Cześć. O, a ty teraz już się nagrywa. Jak zwykle, no. Okej, okay, gotowa. To włączamy. Cześć. Cześć. Maja, nagrywam kolejny odcinek. Tylko przecież regulamin? Dobrze, więc możesz powiedzieć cześć. Pa. Aha, to pa. Maja tańczy dla was bardzo spontaniczny taniec i wychodzi. Szkoda, dzięki, że tego Maju, nie... pa, pa. Szkoda, że tego nie widzicie. Kulturki! Kulturki! Nie wszyscy wiedzą, ale Maja tańczy w zespole tanecznym. I właśnie zaczyna się teraz... trening. No właśnie chciałam powiedzieć, że zaczyna się taki okres, kiedy Maja co weekend będzie jeździć na jakieś turnieje. Więc może się zdarzyć, że będą weekendy, kiedy nie będziemy w stanie nagrać żadnych odcinków, ale będziemy się starać. No dobrze, to zacznijmy odcinek kolejny. Została Ola i Ola będzie nam prezentować kolejną książkę. Panda! Jaka mięciutka, jaka pulchna! To była książka, która jak się pojawiła tylko, to Ola powiedziała, że musi ją mieć. Dlatego, że w tytule była panda, na okładce była panda. Nie, w tytule nie było pandy, na okładce była panda. Nie, przepraszam, w tytule były bambusy, na okładce była panda. Panda, jaka pulchna! Taka pulchna! Taka głupiutka. No więc nie było wyjścia. Nie było wyjścia i trzeba było tą książkę zakupić i przeczytać. I co to za książka? Czekaj, mamo, będzie lepsza atmosfera. Poczekaj na mnie momencik, mam ją tutaj. Przygotowałam ją sobie. Bambusowe królestwo mamy. Bambusowe królestwo. Tytuł. A autor? Autorka? Eirin Hunter? Hunter. I Eirin to jest Hunter. Autorka uwielbianej serii Wojownicy, która stała się światowym hitem. Tak. Pewnie znacie serię, niektórzy z was znają serię Wojownicy. My jakoś jeszcze nie bardzo jesteśmy do niej przekonani. Chyba dlatego, że u nas koty nie są na topie. A to jest seria o kotach. A to jest seria o pandach. Teraz jest właśnie wyszła druga seria, inna seria tej samej autorki, której tytuł to Bambusowe Królestwo. No i to jest pierwsza część Ocalenie z potopu. Tak, pierwsza część to Ocalenie z potopu. Czekamy na część drugą, jeszcze jej nie jest wydana. Ale mamy nadzieję, że niedługo się pojawi. No dobra, Ola. To opowiadaj teraz, Ola, o tej książce. Bohaterowie, akcja. Tutaj tak jakby, jak to powiedzieć, są trzy światy w jednym świecie, bo jest jedno wielkie królestwo bambusowe. Mm-hmm. Tak naprawdę to królestwo to jest wielki las bambusowy, na którego środku jest, chyba to była rzeka, tak? I ona leci z gór, które się nazywają Białe Kolce. I są trzy światy. Jeden po jednej stronie rzeki, czy tam jeziora, drugi po drugiej stronie, a trzeci w górach. I we wszystkim z nich są pandy. Ale tak, w pierwszym świecie jest dobrobyt i wszystko tam jest. I tam opowiada opowiada Ulewa, taka młoda panda. Taka młoda... Panda ma na imię Ulewa? Tak, panda ma na imię Ulewa. Oni mają bardzo fajne imiona i ona ma... no i ona ma tam rodzinę, najlepszego kolegę, Kameka. No i oni tam żyją, a drugi świat, po drugiej stronie rzeki, to tam jest bieda, bo już bambus prawie nie rośnie. I tam opowiada Łodyga i jej najlepszy przyjaciel to jest panda Ruda z Rywek. Tak naprawdę to wszystko się zaczęło od tego, że był prorok, że tam, w tym bambusowym królestwie, ta rzeka strasznie wylała i wszystko było zatopione. I prorok był taki, że była taka samica pandy Orchidea, która uciekała właśnie przed potopem, żeby urodzić swoje młode. No i tak. To jest smukły las, kwitnące wzgórza i białe kolce. Mhm. No i co się właśnie wydarzyło? Udało się Orchidei urodzić te młode?
I jakby te pandy, ulewa i łodyga w ich świecie jakby się wierzy w wspaniałego smoka, a jeszcze jest trzeci świat. Trzeci świat jest właśnie w Białych Kolcach i tam żyje sobie rodzina Ibrysów Śnieżnych. A co to jest Ibrys? No taki chyba jakby niby taki kot. Kot. Tak. I jest mama, mama chyba Śnieżyca, ta córka to jest Śnieżyca, jeden to jest, a taki najważniejszy tam bohater to jest duch. 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 A kim jest ten duch? Też tym Ibrysem, czy...? No, jakby... wszyscy mu mówią, że on jest Ibrysem, ale w ogóle jest zupełnie inny niż Ibrys, bo w połowie książki dowiaduję się, że on jest niedźwiedziem, a nie Ibrysem, ale mieszkał cały czas z rodziną Ibrysów. Czyli co, te Ibrysy go wychowywały? Tak, ta mama go wychowywała, ale wszyscy się praktycznie z niego śmiali oprócz jego rodziny i uważali, że on wcale nie jest Ibrysem. No, niedźwiedzie są chyba takie trochę mniej zwinne, bym powiedziała. Tak, ale on był za to dużo większy. No i większe są. On był prawie tak duży jak ta mama, która go wychowywała. No, ale w końcu się okazało, że on... Ja no, jakby to była taka książka, w której od początku podejrzewałam, jak się potoczą te. A taką chyba najważniejszą rzeczą w tej książce to jest to, że oni mieli swojego smukłego mówcę, który nazywał się Zachód, właśnie z głębokiego lasu. Mm-hmm. I on właśnie przyszedł do tej ulewy. On tam przyszedł do tego świata ulewy i okazało się, że on był zdrajcą. To nie był prawdziwy. Ja podejrzewam, że to albo to był po prostu, on się stał zły, albo nie był prawdziwym zachodem z głębokiego lasu. I no i tak się toczyła ta książka. Jaka jest główna, że tak, główny wątek? No, główny wątek, że jakby u każdego inny. U tego ducha, żeby odnaleźć rodzinę, tą taką prawdziwą, u lewy w większości, żeby odkryć tajemnicę zachoda z głębokiego lasu, a u łodygi, żeby odnaleźć rodzinę, bo ona tam mieszkała tylko z ciocią. Też rodzinę chce odnaleźć. Tak. Ona, tak? Bo niby ta ulewa ma mamę, Peonię, ale tak jak potem się okazuje, że to wtedy nie jest jej prawdziwa mama. Taka opiekuńcza. Czyli oni wszyscy poszukują w jakiś sposób swojej, tak, rodziny. Tak, ale chyba moją ulubioną, jakby bardziej lubiłam czytać o tych pandach, a najbardziej to chyba o łodydze. Pandzia. Tak. Jaka urocza. Powiedz, Ola, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Że jakby... Oprócz tego, że bohaterami są pandy. Że oni ciągle musieli podróżować i jakby, tak jak jest w wielu książkach i ja to bardzo lubię, że jakby autor ciągle podsuwa nowe zagadki i ciągle podsuwa nowe rozwiązania, ale zazwyczaj zagadek jest więcej niż rozwiązań i dopiero na samym końcu się wszystko rozwiązuje. Ale tutaj właśnie na końcu to jest tak, jeżeli jest jedna książka, to prawdopodobnie będzie seria. I wskazuje mi na to, że raczej w drugiej części się rozwiąże więcej sekretów, bo się nawet nazywa Rzeka Sekretów. Rzeka Sekretów, no to może jeszcze nawet się pojawi więcej sekretów. Patrz, mama, możemy sobie skanować ten kod, bo wtedy będzie tam jakieś informacje na temat tego. Tak, tak. Na razie nie ma jeszcze, już sprawdzałyśmy, nie ma jeszcze tej drugiego tomu, ale czekamy. Rzeka Sekretów, pamiętajcie, bo Ola się też już nie może doczekać. Powiedziałaś już, który bohater był twój ulubiony, tak? Łodyga? Łodyga. Dlaczego? No bo Łodyga miała też takie fajne przygody i jakby to ona rozwiązała tajemnicę. Są takie książki, przy których bardzo mi się chce śmiać, ale jest tylko parę takich książek, przy których naprawdę, jeżeli dzieje się coś smutnego, to płaczę. I tu płakałaś? Tak. Czyli dzieje się coś smutnego. Tak. Gra na emocjach ta książka. Tak, bo mocno. Zachód chciał zatopić Łodygę.
A, czyli to były te królestwa, tak? To były te królestwa? Tak. I co, one też ze sobą walczyły? Nie, nie. Bo one się chciały połączyć. Mhm. One się chciały znowu odnaleźć, bo większość to było tak, że w tej grupie zachoda oni chcieli odnaleźć tych, którzy mieszkali po drugiej stronie, tam gdzie mieszkała Łodyga. I oni też chcieli odnaleźć swoją rodzinę. A tak naprawdę to oni musieli uciec stamtąd, bo była bieda i poza tym tygrys tam grasował w ich lesie. Potem się okazało, że to dobry tygrys, który chciał tylko pomóc Łodydze. Bardzo ciekawe, bo to wszystko się dzieje w świecie zwierząt, a te zwierzęta są tak jak ludzie trochę, tak? Tak. Tak się mówi, uczłowieczone. Tak, bo jakby te pandy też mają takie ciekawe coś, że oni, że one składają uczty dla wspaniałego smoka i one tam mają chyba 9 uczt w trakcie tego. A ten wspaniały smok to jest bardziej taki jako ich bóg, czy takie tak, bóstwo, czy to jest tak, bardziej to jest jako taki, król? Nie, to jest taki jakby ich bóg, w którego oni wierzą. Taki. Tak, mhm. Którego oni wierzą i proszą o pomoc. Tak, czyli no tak jak bóstwo się tak, składa. I oni po prostu mu dziękują za to, że że daje im mądrość, że daje im bambus. Każdy co tam chce. Tak. A powiedz, Ola, w tych królestwach wszystkich są właśnie jacyś królowie? Każdy z tych królestw ma jakiegoś króla, jakiegoś władcę, czy...? Nie, tak jakby zazwyczaj, no nie rządzą, ale najważniejsze są najstarsze pandy, które tam się raczej resztą opiekują, bo wiedzą najwięcej. Ale taki też... Seniorzy rodu. Tak, ale jakby wszyscy się muszą dogadać. A w tym królestwie Łodygi było o tyle dobrze, że te pandy rude się jeszcze z nimi dogadywały. A na przykład w królestwie Ulewy raczej inne zwierzęta były dla nich super niemiłe i niemiłe, dlatego że ten ich... bo oni wszyscy szanowali pandy, jak był ten mówca. Mhm. Bo mówca jakby miał informacje od smoka, kiedy się będzie coś złego, kiedy będzie coś dobrego i mówca, w ogóle... Taki kapłan, miał taki wizję, wróżbita, on miał wizję. O, właśnie. Właśnie, on miał wizję, ale on nie powiedział już innym zwierzętom, kiedy będzie powódź, bo sam nie wiedział. Czyli nie udało się tej powodzi tak. przewidzieć, tego potopu. I przez to teraz wszystkie zwierzęta im dokuczały. To powiedz, Olu, komu byś poleciła tą książkę? Tak dzieciom od, myślę, że 8 do 12 lat. Bo to jest też taka książka, że czasami są takie naprawdę dość straszne momenty i takie dość smutne. Potem ci mam powiem na przykład, jaki był taki mega smutny moment, dobrze. Ale nie będę już zdradzać. Nie będziemy zdradzali. No to jest taka książka, która młodzieży też się może spodobać, a szczególnie właśnie miłośnikom tej autorki, którzy znają wojowników. Wiemy, że też jest seria o psach, tak? Jest tak. Ta sfora. A ja ci mamo mówię, że pewnie za jakiś czas będziemy opowiadać o książce, przy której naprawdę tak mnie rozsmuciła, że zobaczysz, powiem ci. Już jest taka książka, która cię aż tak bardzo zasmuciła? No. Powiem ci potem. Tak? A myślisz, że ta akcja tej książki się dzieje w jakimś konkretnym państwie, czy to jest takie wymyślone? To jest nie, to jest taka wymyślona fantazja. Kraina. Wymyślona kraina, tak? No bo teraz, w obecnych czasach, pandy żyją tylko w jednym kraju, prawda? W Chinach, ale to nie pasuje w ogóle do Chin, bo... Dlaczego? Jakby, bo tam jak są bambusowe lasy, to one są chyba nie są aż tak rozległe, żeby zbudować tak naprawdę duży obszar. No pewnie nie. A powiedz, w ogóle występują jacyś ludzie w tych książkach, czy nie? Nie. Nie. Ale występują inne zwierzęta. Inne zwierzęta, ale jakoś tak z tego, co mówisz, to wszystkie gdzieś tam z tego podobnego obszaru, tak jak naprawdę też żyją. Bo i te koty, i tygrysy, co, jakie jeszcze zwierzęta się pojawiają? Niedźwiedzie takie słoneczne, nie wiem jak to nazwać. A to nie wiem, nie znam takich niedźwiedzi. Małpy się pojawiają, odgrywają ważną rolę. Pantery, tygrysy. Pantera? A jakieś takie większe zwierzęta też się pojawiają, czy to pandy są tutaj największe? Nie, pandy są takie największe. Największe. No i niedźwiedzie inne podejrzewam tak samo. A
A jakieś takie bardziej, że tak powiem, magiczne zwierzęta. No to ten smok. Jest ten smok, ale ten smok on w rzeczywistości nie istnieje, tak? Nie, on istnieje, on się tam pojawia. Tak? I on jakby uratował tą ulewę. Ale on się pojawia jako wizja, czy on się pojawia jako prawdziwy smok? Nie, on się pojawia jako taki duch. Duch, mhm. Jako taki duch. Czyli on się nimi tak opiekuje. Tak, on się nimi tak opiekuje, bo jakby... wszystko polega na tym, że jakby to rodzeństwo, których matką była ta orchidea, która zmarła, to one było nowymi mówcami smoczymi i on musiał ich jakoś tak zrobić, żeby oni nie umarli jednak. I musiał ich zbliżyć do siebie, a oni się na końcu znaleźli. Ale dwójka się znalazła, trójka nie. Bo trójkę przechwycił zachód z głębokiego lasu. On jest najgorszy na świecie. Bo ja jestem twoim nowym przyjacielem i nazywam się zachód z głębokiego lasu. No tak, jestem twoim nowym przyjacielem. No nic, Olu. Jeszcze coś byś chciała dodać na temat tej książki? No, że też taka była fajna według mnie, bo ta taka niby siostra tego ducha, ona się nazywała Ciarka, to on, nie powiem z jakiego powodu, został wypędzony przez dwójkę swojego rodzeństwa, które było starsze, a ta Ciarka poszła z nim. Jakby on został wypędzony przez nich i on musiał iść gdzieś indziej, bo oni go wypędzili, a ta Ciarka za nim pobiegła, zamiast zostać ze swoim prawdziwym rodzeństwem, to pobiegła z nim. Mhm. Czy jeszcze taki jeden wątek ciekawy. Tak, ona była miła. Bo też była taka inna. Dobrze. Czyli tak podsumowując. Książka... Super pandy! Książka o pandach, więc miłośnicy pand koniecznie. Ale książka też, w której jest sporo emocji i trzeba uważać, bo nie wszystkie są takie milusie i nie zawsze jest śmiesznie w tej książce. Nie zawsze jest śmiesznie, jak się na siebie rzucają. Czasami jest smutno, czasami jest właśnie dużo takich emocji negatywnych, można powiedzieć. No i co? I też trzeba czekać na kolejną część. Dla niektórych to fajnie, a dla niektórych takich niecierpliwych jak Ola, no to mniej fajnie. A my za chwilę mamy chyba angielski. O mamo, za 5 minut. Za 5 minut, zatem chyba czas się pożegnać. Pożegnać. I życzyć wszystkim udanego dnia. I popołudnia. Tak. Polecamy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie książkę. Pierwszy tom książki pod tytułem Bambusowe Królestwo. Mhm. O podtytule. Ocaleni z potopu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.